Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Dzisiaj to będzie taka zwykła pogadanka. Jest pierwsza w nocy. Nie pytajcie, dlaczego nagrywam tak późno i dlaczego jeszcze nie śpię, bo jutro mam bardzo aktywny dzień. Bo przed pracą jadę na zakupy i na krótko do mojej starszej pani, bo w tym tygodniu jadę na krótkie wakacje, więc nie będę miała możliwości zrobić to w innym dniu, więc muszę to zrobić jutro przed pracą. Jutro od, 20, od 10 do 22 pracuję i po pracy od razu wyjeżdżam i. Jakoś chciałam skrócić sobie dzień pracy, ale jakoś tam nic nie zaznaczyłam i ktoś mi się zapisał jeszcze na godzinę 21, więc będę pracowała do 22. Więc muszę się spakować i zabrać rzeczy do pracy, bo jutro od razu z pracy bezpośrednio pojadę w swoją podróż, o której troszeczkę opowiem na końcu filmu. Już obiecałam na live, że będzie konkurs. Ale to na koniec filmu Wam opowiem szczegóły. No, a teraz właśnie nagrywałem filmik, żeby troszeczkę opowiedzieć Wam o wczorajszej sytuacji, o takim fakcie o mnie, którego nie wiecie. A wczoraj miałam taki wypadek, powiedzmy, przy pracy, przy nagrywaniu dronem. Tutaj mam palec zraniony, jeden, drugi. I tak dość ostro, bo powiem Wam, że kiedyś widziałam jak właśnie YouTuberze łapają drony. No i tak ostro ranią się w palce, no ale jakoś zawsze pamię pamiętam zawsze o tym i zawsze tak bardzo ostrożnie łapię drona. No a wczoraj był wiatr i dron nie chciał mi. Usiąść tam, gdzie ja chciałam, wylądować, po prostu nie chciał mi na ziemi, więc musiałam go złapać, więc jak gdy go łapałam, powiał e, wiatr, no i po prostu dron uderzył mi po palcach i, i no i mam małe kuku. <gryw> po prostu historia jest taka: e, może tak od razu powiem, że tego faktu o mnie nie wiecie, że ja bardzo źle reaguje na ból i szczególnie na krew, na widok krwi, na zapach krwi i od razu robi mi się słabo, mam taki odruch, że ciemno mi w oczach, mam takie po prostu dzwonią mi dzwonki w uszach. Od razu się pocę, po prostu wiecie, to tak wybija w poty, że od razu jestem cała mokra przez to, że słabo się czuję. Mam takie odruchy wymiotne i mam takie wrażenie, że zaraz po prostu upadnę. I jak to się mówi, właśnie po polsku, stracę. No właśnie, zapomniałam, zaraz. Przypomnę, sprawdziłam. Tracę przytomność i po prostu ja już nauczona jestem, że jak mam te wszystkie objawy naraz i nagle wiem, że muszę po prostu jak najszybciej. Usiąść gdzieś przy ścianie, po prostu na podłodze, i jak tylko mam takie samopoczucie, od razu, nieważne gdzie jestem, siadam na podłodze, szeroko nogi, głowa w dół, no i oddycham. I tak samo zrobiłam na parkingu, jak zobaczyłam, że jestem. Mam całą kurtkę we krwi, mam całą rękę we krwi, usiadłam szybko na parkingu, żeby tak poddychać, ale jeszcze gorzej się poczułam i stwierdziłam, że OK, jest minus, ja jestem gdzieś tam na parkingu, muszę wejść do centrum handlowego, czyli do Vilnius Outlet, bo nagrałam tylko na zewnątrz, a miałam jeszcze nagrywać wewnątrz, więc weszłam do centrum handlowego. Po drodze tak źle się czułam, myślałam, że nie dojdę do tego centrum. I jak już weszłam przez to wejście centralne, poczułam się jeszcze gorzej i po prostu od razu przy pierwszej ścianie usiadłam i prawie straciłam przytomność. Tak źle się czułam. Jakiś mężczyzna podszedł, zapytał, co się stało, bo dosłownie siedziałam przy tej ścianie, a dookoła mnie była kałuża krwi. Nawet nie wiedziałam, co tam z tym palcem, bo popatrzeć nie mogę, bo tak źle się czuję, jak widzę krew. No i zaraz się zbiegła ochrona, ludzie, no i udzielili mi pierwszej pomocy. Położyli mnie na ławeczce, zaraz była woda, zaraz tutaj dostałam taki opatrunek na palec. No i na szczęście nie jest to aż taka głęboka rana, tak boli mnie, muszę jak idę pod prysznic muszę zakładać rękawice. W pracy dobrze, że to jest lewa ręka, nie jest mi potrzebna w pracy, bo pracuję, znaczy tylko na jakieś podtrzymanie czegoś, ale ogólnie pracuję prawą ręką, więc na szczęście e nie straciłam ręki roboczej i dzisiaj tak naprawdę normalnie mogłam pracować. Ale co przeżyłam, to przeżyłam i wystraszyłam tam ludzi dookoła i sama się wystraszyłam, bo bardzo długo nie mogłam dojść do siebie, bardzo źle się czułam. Leżałam tam w tym centrum handlowym na ławeczce, trzęsły mi się ręce, byłam cała mokra i tak właśnie wczoraj zaczęło się nagrywanie, nagrywanie filmiku dla was. Oczywiście tego nie widać tam na filmie. I też nie opowiadałam, więc stwierdziłam, że dobra, bo pierwszy plan był taki, że w każdym centrum handlowym e, Wam, będąc z centrum handlowym, opowiem, ale przez to, że tak się stało z moją ręką i, i byłam taka cała po prostu niewyjściowa i, i źle się czułam, jeszcze długo ten stan taki trzymał mnie, to stwierdziłam, że dobra, ponagrywam... E, urywki, po prostu jak wyglądają te centra handlowe. No i wtedy w domu siądę Wam opowiem. Więc taka historia e, mego wczorajszego nagrywania. Chyba nigdy nie mówiłam na filmach, że tak konkretnie reaguję na krew. I e, bardzo wiele razy traciłam przytomność. Kiedyś w Łodzi też leżałam w szpitalu i e, Miałam bardzo dużo badań. Badali mi krew i cały czas gdzieś tam pobierali różne testy, robili. No i poszłam na kolację, stałam w kolejce, żeby wziąć właśnie kolację. I tak źle się poczułam: znowu te wszystkie objawy, ciemno w oczach, dzwonki dzwonią w uszach i w ogóle. No i stwierdziłam, że tak szybko pójdę do pokoju, w którym tam byłam, bo zaraz tutaj spadnę i to był błąd, bo zaczęłam biegnąć i słuchajcie, wbiegłam w ścianę, bo nie trafiłam w drzwi, zemdlałam, upadłam, mnie tam znaleźli, miałam guza, zaraz przyszedł, przyszedł neurolog, zaraz musieli świecić głowę, czy wszystko jest dobrze więc ja dużo mam takich różnych historii związanych właśnie z tą no z tym właśnie faktem, że boję się krwi, boję się bólu i, i tak jakoś dziwnie na to reaguję. Dajcie znać, czy w ogóle ktoś z Was też tak ma, bo ja mam to tak dość ostro. Jedyny raz, kiedy na krew nie zareagowałam, to kiedy moja bratanica się kiedyś zraniła i musiałam jej pomóc, i było tam sporo krwi. No ale po prostu ja nie wiem, wtedy nic mi nie było: po prostu nic. Ja szybciutko zaraz woda utleniona, zaraz tutaj rany opatrzyłam, wszystko zrobiłam i potem źle się poczułam <grym> już na końcu, ale mobilizacja była, pomogłam. No i wtedy już mogłam odlecieć. No to był taki jedyny raz, a zazwyczaj jak widzę krew, czuję krew, no to po prostu jest tragedia. Wystarczy, że troszkę głębiej przytnę palec nożem, krojąc coś. No, już muszę mm, po prostu usiąść na podłodze i poddychać, ale tego się już nauczyłam, że nie doprowadzam siebie do tego stanu, że tracę przytomność. Po prostu od razu siadam i, i oddycham i dochodzę do siebie i tak to wygląda. No, to mm, chciałam z wami się tą historią podzielić, bo ten filmik trochę inny miał być wczoraj, no ale życie pisze swoje scenariusze. Dzisiaj właśnie też jestem jakoś taka przemęczona, też miał być inny filmik, no a będzie po prostu taka zwykła pogadanka, żeby do Was zagadać, opowiedzieć. No i chyba tyle kochani, nie będę się rozgadywała, jak mówiłam już nawet chyba jest, no jest, jest pierwsza 10. E, idę się pakować, bo jutro wyjeżdżam nareszcie na wakacje, tak się cieszę, znaczy to jest taki po prostu... Em, Długi weekend, czyli piątek, sobota i niedziela, a jadę do innego państwa, do e, stolicy tego państwa, żeby Wam ułatwić zadanie. No i słuchajcie, tak jak obiecałam na live, e, to kto pierwszy. Napiszę w komentarzu, zgadnie gdzie pojechałam, skąd będą kolejne filmiki i vlogi, to ta osoba dostanie ode mnie kartkę z tego miejsca. Po prostu pod komentarzem tej osoby poproszę o wysłanie mi adresu no, na mego maila, ale to wszystko napiszę już pod komentarzem, więc próbujcie szczęścia i ciekawa jestem, czy zgadniecie, gdzie pojechałam i czy spodziewacie się, że właśnie tam pojechałam, bardzo jestem ciekawa. I co? Idę się pakować i chociaż trochę muszę pospać, a jeszcze filmik muszę zmontować, ale taki gadany filmik, gdzie wymaga bardzo mm, małego montażu, bo nic nie będę tutaj wycinać, tak całym ciągiem, jak zaczęłam filmik kończę. Zaraz go wrzucę na YouTube, żebyście go mogli obejrzeć. Jutro, bo robię to zawczasu, bo jutro już nie zdążę. No i co? Czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać, e, gdzie jadę, a już e, jutro? No, czyli jak obejrzycie ten film, następnego dnia będzie vlog z nowego miejsca. Mam nadzieję, że mają tam dobry internet i będę mogła przynajmniej jakiś krótki vlog z tej podróży. No, tego pierwszego dnia tam wam pokazać. Więc co? Życzę Wam y, miłego oglądania, miłego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym filmiku w innym państwie już. Pa-pa!